Oto kolejny odcinek licytowania się, za ile coś odwalimy. Przed nami 5 najbardziej ekstremalnych wyzwań. Na przykład zakopanie się żywcem w śniegu albo ogolenie każdego włosa na ciele na zero. A najmocniejsze zadanie z wielkimi pijawkami na samym końcu. A tymczasem wyzwanie numer 1. Survival w lesie samemu. Przez całą noc. Mamy komandosów, którzy dadzą ci pewne wskazówki i resztę musisz zrobić sam. Przeżyć noc w lesie. Ja bym to zrobił z chęcią. Ja bym to zrobiła, złotówki. Ale mam gips. Słuchajcie, mam propozycję 300 za taką noc dla Karola. Nie, dla mnie to i tak. Za dużo? Za dużo! 150 zł dostałem za całego czarnego palca! Ej, no to wyszli! Leje właśnie. Czekaj, ale ulga. Dajmy Karolowi po te 125, niech ma te 500 i niech leci, jutro będzie go łatwiej namawiać na inne rzeczy. Bo będzie zmęczony. Karol jest 500 i Karol idzie i fajnie jest. Tak, powodzenia, będziesz miał zarobić tę nocę. Nie wytrzymam, tak mnie boli łokieć. Które bardziej? Generalnie ja bym się zgodziła, żeby ci zdjąć, ale jakby oddajesz ten hajs. No tak, 200 zł. Ale chodzi, no ale tak. Słuchajcie, jakby to jest ten moment przerwania challenge'u po kilku godzinach. Łokcie odmawiają mi posłuszeństwa i jestem uzależniona absolutnie we wszystkim od wszystkich, także ściągam obie ręce. I płacisz 400 zł za to. 400 zł po 200 do ciebie i do Faustyny. I do Faustyny, no dobra. I jak w ogóle zrobisz nogi, to jesteś na zero. Tak, na zero. Jakby za 0 zł chodzę do piątku w gipsie na nogach. Ej! Patrz! Spróbujemy teraz, bo tam to rozciąłem, spróbujemy teraz to w ogóle bez rozcięcia. Strasznie boli, no ej, patrz! Ała! No i easy win, 200 zł. A ja dojechałem już w środek lasu i zacząłem mój survival. Został zabrany mi telefon, jestem bez telefonu. Jesteśmy w totalnym lesie, słuchajcie. Dzisiaj zadanie moje przetrwać tu noc. Dostałem mapę. Na mapie były też zaznaczone punkty, w których miałem przygotowane zadania do wykonania. Zaczynaliśmy w tym miejscu. Później będzie odbicie kolejne w prawo, które doprowadzi nas do punktu pierwszego. Więc jeśli chodzi o warunki, kropi deszcz. Pokazywało na pogodzie, że on może się później zmienić w śnieg. Ale miejmy nadzieję, że jak najpóźniej po naszej prawej będzie miejsce na nocę. Okej, słuchajcie, zobaczcie to. I tutaj dzisiaj Kuba nocuje. Mamy jakieś rzeczy w środku. To jest chyba plecak, więc ja to biorę. Ja ten papier, słuchajcie, wykorzystam później do rozpalenia ogniska. Przez ponad godzinę zbierałem drewno, które będzie mi niezbędne, by przetrwać tę noc. Tutaj najmniejsze patyki, które będą gdzieś tam na sam początek. Tutaj będą te największe, które chcemy, żeby długo się paliły. A tu będą takie średnie. To są rzeczy, których się nauczyłem, słuchajcie, w Afryce. Kieruj się na południowy zachód, by odnaleźć punkt drugi, w którym znajdziesz kolejne przedmioty. Około 100 metrów od ciebie w wąwozie. Patrz tu. Grubo jest. Nie wziąłem mapy ogólnie. Jest godzina 22. Chcę powiedzieć, że byłam przed chwilą siku i kubkę. Strasznie boli mnie brzuch i bardzo źle się czuję. To ewidentnie pościnało. Dobra, tyle. Nie na jeden raz jak wcześniej, bo się pożygać. Także 3, 4. My jesteśmy tutaj, nie? To po naszej prawej powinna być dwójka. Jest. Wracaj zbudować ekran odbijający ciepło w stronę legowiska. I mamy jeszcze łopatę, sznurek i kosę. W ten sposób przez ponad godzinę chodziłem po zimnym lesie i szukałem zadań. Udało mi się zdobyć jeszcze śpiwory, mnaszkę, krzesiwo z wacikami i coś do jedzenia na ognisku. Ogólnie plan jest taki, wbijamy tutaj dwa takie patyki, mniej więcej tej grubości. I to wszystko tą linką i na to kładziemy z tej strony tą folię i odbija wszystko w naszą stronę, nie? Mamy folię. Na górę, myślę, że to jest folia na górę, żeby nam nie padało, nie? Ale sto! Musisz pozyskać wodę do kubków, którą będziesz musiał zagotować na herbatę. Dobrze przygotuj wodę, aby pozbyć się bakterii. Nie, ale skąd mam tą wodę wziąć? Ja, to jest bajoro, nie? Żaby tu pływają w tej wodzie. Żaby? No, to będzie? Patrz, jak ją zabrudzili. O, samą górną warstwę tego strumyczka. Nie tego się spodziewałem, tak szczerze. Myślałem, że nie wiem, dostaniemy wodę, no. Ogólnie ta woda jest taka lekkawo żółta, nie? Bo jedę zaraz na siatkę, przykałem dwa razy ten paprys po kolana, patrzcie. To zrobisz, kupuj go z nimi. Słuchajcie, już przyjechałem na siatkę, zaraz zaczynamy i udało mi się na siłę zrobić kupę. Pampers mi się spocił. Wszystko co zrobiliśmy do tej pory może nie mieć znaczenia. Jak się nie uda rozpalić ogniska. Ty, jara się. Zeszło to pięknie. Może coś się tam zapali. To musi być to, bo nie mamy już papieru więcej. Czyli chłopie, nie gadaj. Po prostu dajemy kubek, strasznie nam się pić chce. Dobrze było, gdybyśmy chociaż jeden zagrzali, nie? Dobra, słuchajcie, kochani, mamy naprawdę ogień opanowany i to dosyć dobrze. Lecimy.
Woda nam się gotuje, piękna sprawa. Jest naprawdę przepyszna, totalnie serio, mega dobrze mi wyszła, fajnie. Herbata z rzeki, warta 500. Misja zakończona powodzeniem, idziemy spać, chociaż na parę godzin, nocka udana, oby nas nie znienawidziła. Tak się dobrze spało, żebym normalnie poszedł spać dalej, nie? Ale lipa! Zostawiłem te buty. O nie, pomyślałem o tym. I mam wszystko mokre. Powoli zaczyna być jasno. Misja zakończona. Na ten moment na prowadzeniu jest Kostek, mając 1400 zł. Ale w sumie ja depczę mu po piętach, a przypominam, że osoba, która zdobędzie najwięcej hajsu, na samym końcu dostaje kozacką niespodziankę. Nie, ogólnie było to takie warte właśnie tak za 4-5 stów, nie? Trzeba było pić wodę z rzeki, no i pewnie zweryfikuję życie za parę dni, tak? O kurna. Przychodzi moment, kiedy ja muszę powiedzieć, że rezygnuję z challenge'u shake'owego. Co? Piłam w nocy 5 razy kupę i nie wyobrażam sobie za każdym razem pić tego shake'a i jest nie do wypicia. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłam i nadal mam posmak tego shake'a, a myłam zęby już 3 razy dzisiaj. Opłaca się być tak, tutaj inwestorem często, bo dużo challenge'y, że tak powiem, odpada. Odpada. Pamiętajcie o tej ważnej zasadzie, która jest w trakcie wszystkich wyzwań. Jeśli nie zrobisz swojego zadania, oddajesz tyle, ile miałeś dostać. Gadałem z Wiką o składnikach, bo rozmawiałem z nią, co daliśmy, bananowym deserze. Ja tak Wika pyta, ale z laktozą? Mówię, no tak, to normalnie deser. I okazuje się, że ty nie tyle wiesz laktozy, no, tak? No, no też. Nie wiedzieliśmy, a to było z laktozy. Dobre, ograliśmy to, nie wiedząc. Puść głosówkę, puść głosówkę. Co tam się dzieje? To jest właśnie dźwięk przegranej. Dojechaliśmy na miejsce kolejnej licytacji. Tym razem pojechaliśmy w polskie góry. Nigdy tak nie doceniałam mojego zdrowia. W takich momentach się zaczyna dopiero doceniać to, co się ma. Jechaliśmy do Zakopca w poszukiwaniu śniegu. To wyzwanie polega na zakopaniu żywcem w śniegu. To będzie ciężkie, to nie będzie łatwe. Nie no, generalnie wyzwanie hardcore. Jest, jak szczerze, hardcore. Jest hardcore. To nie jest takie o. Ile uważacie, że to jest warte? Ja myślę, że minuta za stóweczkę, łącznie mamy 5 stóweczek. Myślę, że do zrobienia. Fajny challenge, to jest bardzo dobra cena. Do wody z lodem byś szedł z własnej przyjemności. I zakopię się z żywcem w śniegu za 5 stów. Biegam się, naprawdę się biegam. Boję się fest, ogólnie jest to nie zimno, bo się tak boję. Nie ma na co czekać. Dobra, trzymam rurkę. Ja pierdolę. Ale to jest ciężki fest. Ale ciężko się oddychać. Strasznie się boję. Włosy trzeba zakryć. To komu na twarz. Dobra, nie. Tu oczy zostawiamy. A już? Tak. Już jesteś zakopany za mną. Czas start, 5 minut. Ej, nie żartuję, jest gigantycznie zimno. Ej, jak Dominik trzęsie. Minęło Domin, minuta. Jest strasznie ciężko w głowę. No ty nie minęło. Chłopie, minuta 30. Ej, strasznie się boję. Ej, jest mi cholernie zimno. Tu nie mogę wyjść? Będę robił połowie? Boję się, bo jest to zakopane po pierwsze, ale nie w ogóle, że... Ej, tak zimno? Cały się trzęsie. Zimno, to jest strasznie. Ale za 3 minuty, za... Domin, 3 minuty pękły. Jeszcze tylko 2 minuty. Jeszcze 2 minuty tylko. Moje ciało się nie przyzwyczajam w ogóle. Z tego leci dźwięk, jest to jest takie dobre. Cholernie zimno. Stówkę mi oddzi. Myślę, że się nie ogrzać w pompera. Ostatnia minuta! No dam radę, ale strasznie zimno! 3, 2, 1, jest! O Jezu, jak czerwony! Czekaj, bo mi papier spada! Ale ciężko, ale mi jest zimno! Ej, ja sam się nie biorę w górę. Nie ma szans, że się sam biorę. Dobra, pomaga. Ej, czekaj, ja posłyszałem, czy mam słowa, ty już możesz schodzić. Głowa, z tyłu głowy, dalej czuję takie zimno straszne. Woda niby wyciąga szybciej, no nie, niż śnieg i tak dalej. Ale byłem przykopany, nie, ciężko mi się oddychało też, no nie. Także przeżycie dużo gorsze. Dobra, słuchajcie moi drodzy, mam kolejne wyzwanko. Wracam sobie do domku, że chciałbym, żeby ktoś z was przybił w 24 godziny 50 piątek z influencerami. Ja bym to zrobiła, ale zastanawiam się za ile, żeby chociaż paliwo się zwróciło. Nie no, bo to jest ogólnie dość droga rzecz, powiem ci, że to jest dużo pieniędzy. Bo trzeba za 5 to, bo po prostu za paliwo, żeby mi się zwróciło. Ja to zrobię za 490. Myślisz, że 50 jesteś w stanie zrobić? Nie ma sprawy. No to szybka traska Katowice wybuła. Ja mam swoje kontakty, ja mam swoje plany, słuchaj, ja bez problemu. No dobra, to powodzenia ci życzę. Ja mogę to zrobić za 450.
Dobra, dokładam 5 dych robisz. Raz, dwa, trzy. Daj piątkę za stukłem. My dojechaliśmy do domu Jenzy, a Fausty zaczęła jak najszybciej wykonywać swój challenge. Oczywiście większość influ jest w Warszawie, ale najpierw chcę obskoczyć wszystkich tych, którzy są w Krakowie tutaj na miejscu. Jestem pod domem Kasi, zbijam z nią piąteczkę i lecę dalej. A ile musisz zrobić? 50? Dobra, lecę, go! Słuchajcie, to jest moje wyzwanie, tak, uważam, że jest bardzo mocne. Mój challenge to usunięcie wszystkich włosów z ciała. Ogolenie się całkowicie, czyli wszystko, tu plastry, ale wszystko! Ja odpadam. Ja pas. Ja pas. 50 tysięcy. Ja wiem, jak to jest nie mieć brwi i chyba mi się nie pisał na to znowu. Nie wiem, jak ja to zrobię w 24 godziny, przecież ja będę w Warszawie na jakąś 22. Dobra, kochani, słuchajcie, dojechałam do Warszawy, mamy godzinę 20 za 5 minut. Jestem pod WK, słuchajcie. Dzień dobry, cześć, siema. Ja wiem, że to będzie prawdziwy challenge, ponieważ jestem cały spocony. Że jesteś na Bukadzinie, nie wypada wyjść stąd nie wyciskając na ławie. W sumie mogę to zrobić. Dobra, trochę presję na sobie. Ja mogę to zrobić, ale cena. Ale kwoci, ma nogi ogolone, nie ma w ogóle zabawy z plastrami. Okay. Tak, jeżeli wszyscy się zgodzą i ty się zgodzisz, możesz wziąć 100% kwoty, a ja się zrobię od szyi w dół po prostu. Możecie mnie wytorturować, wyplastrować, gdzie chcecie, za darmo, tylko żeby Dominik przejął to i cały łeb ze mną. Od głowy. On od góry do szyi, a ja od szyi w dół. To jest dobra ocena. Ale tylko zostawcie mnie w spokoju. Ale to u mnie naprawdę to nie jest kwota kilka tysięcy, no jakby to jest... No dlatego jest już 2,5 koła. Nie. To jest teraz jakby dla mnie nic. No ale jeszcze moje całe ciało idzie do ciebie. No ja za dychę bym zrobił, tak szczerze, bo to jest dla mnie naprawdę... To jest za dużo. Szczerze, nie ma innej dla mnie kwoty. Ale co się dycha, byś już za 6 byś to zrobił. Ponad połowa przede mną, lecimy dalej. Teraz czeka nas wyzwanie, w którym na bank będzie ogromna suma dla osoby, która się na to zgodzi. Więc przypomnijmy sobie jeszcze raz, ile wszyscy mają kasy. Na pierwszym miejscu jest Kostek, a na drugim jestem ja. Fausti daje 5 stów już Dominikowi. Michał 3 stówy powiedział, że dorzuci. Michał da 5 też, no i 5 da. Ja daję 5 stów. Fausti ale daje 5 stów. Ja mogę dać 3 stówy max. Położę do 4 klocków. No, ja wiem, że to jest duża kwota, ale no nie sprzedam teraz ze tego ile tanio. Niżej. Robimy do... Piąteczka. O! Nie, ale stary, Maja zrobiła łeb za mniej. Mordo, ale powiedz, 5 koła. 7,5 ile robię. Nie, to jest za dużo. Za dużo. Czapkę ci kupimy. Ja już to sprawdzam. O, będzie czapka. Jest warta 650 zł, więc zrobimy tak. 5 koła i ta czapa. I zdejmuję pampersa, bo się zleje. Git. 5 koła. Czapka, czapka, hekel, bandana. I zdjęcie pampersa. Nie, czekaj. I współtworzony na film. No dobra. Straciłam 30 minut, żeby tylko podjechać i dowiedzieć się, że kogoś nie mam w domu, bo zapomniał. Ej, nie wyrobię się z tym do północy, nie ma szans. Siema! Zmieniamy się na złotej 44. Naprawdę to jest flex, ale wiecie co? Flexem na pewno nie jest to, jak ja pachnę, a raczej jak ja śmierdzę. Wyszłam z domu o 8 rano i powiem tak. Gumy do rzucia mnie nie uratują generalnie. Tak by teraz już zaczynamy mój challenge. Bardzo dziękuję, że wziąłeś w nim po niego udział. Nie ma sprawy, stary, możesz sobie ogolić całe ciało, które jest moje. Idzie. Aj! Au! Dawaj! Stary, dawaj. Został mi klej, boli! I to za darmo! Całe sklejone mam, ten klej nie zejdzie mydłem! O ty furo, para! Trzy, cztery! Gramy 3 po 3. Jeżeli wygrasz, zbijam śpione, jesteś wolna. A jeżeli przegrasz, musisz pokazać 50 zdjęcie od dołu ze swojej galerii. O nie! Dobra, 3, 4. Cześć, skarbie, zaraz cię zrobię na boost. Czyżby jestem w salonie elektrycznej fryzjerskim? O Jezu! O! Ej, patrz!
Ja już widzę to, jak Roman! Ty w żadnym procencie nie przypominasz siebie! Yeah, pitole! Można to cofnąć? Jakiś ten? Yeah, pierdolę! I dobra, naprawdę totalnie przypominam siebie. Ej, według mnie, to ja będę status wolny zaraz. Jakby byłeś atrakcyjny kiedyś. O Jezu. Oh, wow. Teraz... Nie wiem co powiedzieć, nie boję, stresowałem strasznie. Dominik! Nie mam brwi, wąsa i włosów. A wyglądasz jak jajko. Dzień drugi, żyja po warszawce, właśnie się zaczął. Mamy godzinę 10:42 influencerów. To co się działo w nocy z moim brzuchem i to jak mi się wymiotować chciało, jak się ciągle budziłam, dramat. O, bardzo dziękuję za prezent. Kurna, w takim to mogę chodzić. Dobra, słuchajcie, Fausti, jak tam? Udało się czy się nie udało? Były giga ciężary i dosłownie ostatnie pół godziny zdążyłam podjechać do dwóch ostatnich osób. No, no gratulacje. Nie no, jest udało. Siadło. Zrobiłam to. No i Domin na razie mocno prowadzi, mając 6300, więc jak na razie wychodzi na to, że niespodzianka będzie jego. Co to ten jest? Ten challenge jest naprawdę ciekawy. Za ile dacie sobie przyłożyć pijawkę, która wbije wam się w twarz i wypije krew? O Jezu, w twarz? O kurde. Jest to bolesne bardziej niż tatuaż. No ja twarz mam dostępną. Kurde, ja też mam chyba twarz dostępną. Jest to jakby tak obrzydliwe, że nie mogę na to patrzeć. Ale dziwne. Jest to właśnie bardziej, ja się bardziej mnie brzydzi chyba niż strach. Gęsia skórkę. Masz gęsią skórkę, potwierdzam. Wika, ty za ile? Dobra, brzuch i ręka 200. Ja chcę Wiczkę zobaczyć. Okej. Ale dobra, Domi ma wysoki próg bólu. No. On też, bo on jest świrem, ale ty 3 na 5 na twarz za 200. Łe, co? On 10 zł chciał za jedno. No daj już, no. Okay. Yeah. Yeah. A te twarze są takie piękne. A penisa? Ej, to by było fajne. O! Penisa. A nie mówię. Wika, ile ty dajesz? Ja dobra, 5 dawaj, masz 2,5 to jest już... Rób szybko tego penisa. Rób. Dobra, dawaj. No i mamy 3 osoby na pijawki. Wika na brzuchu, Przemek na twarzy, no i Kostek. Wszyscy wiemy gdzie. Trochę mnie martwi to, że w pępku ją będę miała. Czemu w pępku? No musi być w pępku. Co? No się boję. Ej, a ty masz tak, że jak się dotyka, to się dotyka pępka, to ja tego nie cierpię, a, więc no. Tego się najbardziej boję, ale zobaczymy, może będzie przyjemne. Dobra, ale tatko. Ona już, ona wie, że już jakby jest ta pijawka. Jest już w pępku! Ale czy... Ej, weź, jest ona pępka! Ej, wygląda okropnie! A to jest w pępku! Nie chcę patrzeć, ale ty na to odegrywam! Ja się strasznie tego boję! Jezu, jest tak obrzydliwa jak chodzi! Jak wąż! Ej, a czemu ona to jest? To jest okropne! Czuję po prostu tak jakby łaskotało! Zestresowałem się. Nie no, wygląda to paskudnie, nie? Ej, boli, coraz bardziej boli, Bo drugą masz, drugą. Ej, bo druga wchodzi. Druga w pępek wchodzi. Ej, boli mnie to bardzo, boli. Idź się odśpiesz. To boli komfortowe. Zależ do was. Leci krew. Ja się bardziej czekam na kostkę niż na tą twarz. Ej, ale ogólnie przeczytałem, że to się robi na problemy ze wzwodem i że normalnie jak masz problem z erekcją, to wtedy się kładzie pijawki na penisa i one wtedy przepływają ci krew. Aha, lepszy przepływ. Zobaczymy, co bardziej boli, czy pijawka, czy wyczyskanie sypu przez Wiktorię. Ty, no ta chyba się wbiła od razu. No, wbiła się. No, jest. Czuję. Ja czuję ciągle, to nie było, że raz, to boli. Jakby, przede wszystkim, czekaj, bo to jeszcze... Ty, to jest, wiesz, tak jakbym czymś rozgrzanym mnie dotykali. Teraz czuć. Teraz boli. O kurde, boli teraz, przysięgam, że boli. Mało, mniej niż kolczyk, ale boli. A i teraz boli fest, co jest? Jest, ale wszczepiła się? A Franca się wbiła. Szczepię solidnie. Szczepię. Bija się, nie? Bija się. Ała! Bija się.
Oficjalnie przysięgam, że to nie jest w ogóle jakby przyjemne. W ogóle zero przyjemności. Jest, 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 jest. Czuję. Pokaż, jak one. Lecimy tu. Okej, chyba wszyscy na to czekali. Kostek versus pijawki. Kostek dorzucam 5 dych, bo chcę mieć dostęp do tej misy. Dobra, czy my jesteśmy gotowi? Tak. Pytanie, czy ty ale jesteś gotowa? Ale dobrze stoi, Rafczu, nie bardziej od tyłu. No, lepiej powiedz, chyba od tyłu. Miejsce. Tu. No ja, nie, jednak to mnie przerosta, żeby patrzeć. Ej, dobra! Cicho, cicho, cicho. Muszę to widzieć z bliska, no chodźcie, co? Dobra, jest. Cicho, to jest jackass prawdziwy. Boli? Boli, boli. Aaaa, to wygląda. Czekaj, zrobię fotę. To jest git. O, nie tak się zjeść. Cicho. Nie tak się zjeść. O, o, o. Zróbna jest za miło. Wiesz, jakby widziała swojego brata nago i mi się na nie jako, że miałeś najwięcej kasy, to mam dla ciebie niespodziankę. Proszę cię bardzo, bam! Kurde, to jeszcze prosto z panieką. To nie wszystko, bo słuchaj, mam również dla ciebie dwa pierścienie i falowany i drugi z takimi falami tutaj.